Hejo, mamośki, z tej strony Momo i tak wiem, nie było mnie, oj, długo nie nagrywałam, ale szybkie wyjaśnienie, miałam matury. Za to teraz nagram dla was filmik, który zrekompensuje wszystkie miesiące, w których mnie nie było. Otóż nagrywam vloga z Japonii, z podróży, no i po prostu z tego, z całego pobytu. Może zacznę od tego, że to będzie jedna z dłuższych podróży. Tak później zliczę, ile dokładnie godzin, aczkolwiek teraz wstałam o 6, żeby przyjechać do Warszawy, ponieważ mieszkam 5 godzin od Warszawy. Także przyjechałyśmy z moją siostrą o 13, chyba 30 już byłyśmy na miejscu. Poszłyśmy do wynajętego Airbnb i teraz siedzimy i czekamy, żeby później zamówić Bolta czy tam Ubera i pojechać na lotnisko, gdzie będzie 12-godzinny lot samolotem. Jestem już na lotnisku, czekam na samolot, będzie za jakieś 2 godzinki może. No i zaraz chyba sobie pójdę jeszcze kupić jakąś dobrą bułę do jedzenia. No, coś poczytam. Co? Zmyślam, będę pisać ze znajomymi. I będę czekać na mój lot. Chciałabym się wypowiedzieć na temat cen na lotniskach. To jest tak drogo. Wiem, że to jest lotnisko, ale za bułkę 20 zł, bez przesady. Koniec. To jest moja łazienka. Fancy, wiem. Opiszę teraz, jak wygląda Economy Class. Podczas 12-godzinnego lotu z Warszawy do Tokio jest, myślę, całkiem przyzwoicie. Zaraz pokażę, co tutaj mamy ciekawego. Okej, miejsca może nie jest dużo, ale na pewno mamy coś takiego ciekawego, jak wbudowany w przednie siedzenie ekran, na którym można ciekawe rzeczy porobić. Następnie dostajemy koc i poduszkę. Siedzę przy oknie, więc fajnie. I resztę dam znać potem. Pokażę wam, czym się jaram najbardziej chyba. To jest mapka 3D. Mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle. Więc tak. Wylecieliśmy z Warszawy i będziemy lecieć do Tokio, do Narity przez, uwaga, Kazachstan. Czyli będziemy lecieć tędy. Okej. Okay. Moja siostra dostała jakąś kaszę. Takie typowe polskie miskę z polskim żarciem. Jakiś korniszon, szynka, jakaś papryka. I to jest właśnie, nie wiem, czy to jest masło, czy to jest sera, jakiś kawałek sera. Bułeczkę. I to jest jakieś takie ciasto, coś ala sernik chyba. No i główne danie, ryż i kurczak. Odkryłam coś również ciekawego, no po prostu jaram się bardzo tą mapką. I ogarnęłam, że można ją pomniejszyć i widać, że z której strony grupy jest noc, a z której strony grupy jest dzień. I zaraz przelecimy, właśnie, zaraz będziemy na stronie, w której będzie się już przyjaśniało, mimo że nie lecimy wystarczająco długo, by mogło zacząć się przyjaśniać w taki sposób. Podróż w czasie normalnie, niesamowite. Okej, dostałam mój serwis i również mam coś takiego. To jest właśnie to samo co moja siostra, jakaś kasza z warzywami i tam w środku jest jakiś ser. Najmniejsza bułka na świecie, jaką widziałam. Deser, właśnie go próbowałam przed chwilą, smakuje tak mega, mega tanio, ale no, to jest okej. Okay. I mam coś takiego. To wygląda jak taki ryż z warzywami. Jestem już po moim pierwszym posiłku w samolocie i powiem, że jeżeli chodzi o smak, to bym tak oceniła, tak szczerze, 4,5/10, bo no takie, jak człowiek jest głodny, to zje wszystko, a jeżeli miałabym serio tak oceniać smak, no to nie wiem, czy nawet i nie, właściwie 3 albo 4 zwykłe, no tak 4,5, bo w powietrzu i jakby wiem, że nie mają tu wysokich mega standardów. Jest 5:30 czasu polskiego. Ojej, my jesteśmy właśnie na wylocie z Kazachstanu praktycznie. Czyli tak, ja planowałam się obudzić, ale w ogóle to. Tutaj tego tak nie widać, ale wszystko tu jest fioletowe. Obudziło mnie różowe światło, które tak padało stąd. Niesamowite.
No, w każdym razie jesteśmy tutaj. Jeszcze dużo czasu przed nami, aczkolwiek jest okej. Okay. Jest dobrze, trzymam się, jest super. Idę jeszcze spać. Mam nadzieję, że mnie słychać. Właśnie dostaliśmy śniadanie. I nie wiem dlaczego, ale nie było opcji wega, więc tego nie zjem, ale tutaj jest jakieś mięso, ser, pomidor, bułka, grzesiek, owocki, a tutaj są pierogi. Jest 10 godzina czasu polskiego, my jesteśmy na Morzu Japońskim. Myślę, że jeszcze tak z 3 godzinki może i będziemy tu. Pierwsze zakupy. Sok winogronowy, świetny. Chipsy. Drugie chipsy. Lody. Sushi. Jesteśmy takie drewniane przyrządy do jedzenia. No sztućce, no po prostu. Like. Szybki room tour. Drzwi. Przedsionek. Szafka. Muszlet. Tego będziemy brakować w Polsce. Kuchnia trochę rozpierdziel, ale to jest taki gaz. To w ogóle nie wiem, co tu chodzi, to się klika, nie? I niesamowite. No, tu idziemy dalej. Lodówka, mikrofalówka, czajnik, śmietnik. Wchodzimy do pokoju. Tak, po lewej jest szafa. Z drzwiami normalnie, ale szafa. Stolik, krzesło. Łóżko, okno, takie śmieszne całkiem. Balkon, tak siatka, bo są rubale. Wychodzimy na balkon. Na widok z okna. Niesamowite. Wracamy. No i tak to się prezentuje. Typowe japońskie mieszkanie. Myślę, że jest wielkości mojego pokoju i korytarza normalnie.